Hej, tu Zosia i Basia, a to są Słowotoki. Witajcie w naszym kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzimy do Was z połówką miesiąca, z podsumowaniem połowy października. Tej pierwszej. Tak rękoma. No wiecie, wrap-upową połówką. Jest lepiej niż było we wrześniu. Tak, ale zaraz o tym więcej, ale najpierw intro. Jesteśmy tu. Dzisiaj jak jechałam do Ciebie, to myślałam o tym, że tak długo nie udało nam się zrobić wrap-upowej połówki, że chyba trzeba wyjaśnić, co to jest wrap-upowa połówka. Więc jeżeli jesteście naszymi niedawno dołączonymi widzami, jeszcze nie mieliście okazji oglądać tego formatu, to polega on na tym, że robimy strasznie długie wrap-upy, więc czasem udaje nam się, jeżeli dużo przeczytamy w pierwszej połowie miesiąca i też czasowo się wyrobimy, zrobić tak zwaną wrap-upową połówkę, żebyście mieli pół godzinki do większej ilości czasu w pierwszej połowie miesiąca i pół godzinki do większej ilości czasu w drugiej połowie miesiąca. No i dzisiaj, tak jak Basia powiedziała, za październik. Dobry miesiąc? Znaczy dobra połowa miesiąca? Tak. Przepraszam. Czemu zniosłaś toast za październik? Nie wiem, bo ja kocham październik. Październik jest mój ulubiony miesiąc. Ja rozumiem, ale nie spodziewałam się tego tak. Za październik. Za październik. Tak, to była dobra połowa. Na pewno lepsza niż cały wrzesień razem wzięty ze swoimi dwiema połowami. Więcej DNF-ów. Chociaż nie zmylcie się, za wrzesień zrobiłyśmy jeden wrap-up. Więcej DNF-ów, mniej DNF-ów, bo tutaj u siebie ostatnio są przygody. Mniej. Zrobiłam tylko jeden DNF, o którym nie będę tutaj mówić, bo nie lubię mówić o swoich czytelniczych porażkach, które wynikają z porażkowych książek, więc wiecie. Jeśli jesteście zainteresowani, to Goodreads, tam się pojawiają DNF-y. Stworzyłam nawet folder, bo stwierdziłam, że jest 5 plus takich książeczek, więc wypadałoby to mieć w osobnym folderze. Osobna półka na DNF-y Basi. U mnie też zresztą jest taka półeczka, ale ja mam jedną książkę, do której chyba wrócę. Ale wracając do sedna, więc u mnie to też była dobra pierwsza połowa miesiąca. Mamy zresztą dla Was dzisiaj po 5 książek. Trochę w tym miesiącu czytamy także w kuluarach, ze względu na to, że mamy dla Was zaplanowany specjalny film, który się wkrótce ukaże, jeszcze w tym miesiącu. No i to, co mnie zadziwia z tym miesiącem, wyjątkowo dużo mamy książek, które czytałyśmy we dwie. Zwykle to jest jedna i najczęściej to jest temat naszego słowotoku, a teraz mamy, no dzisiaj będziemy omawiać dwie, na pewno. I jest to coś ciekawego, coś nowego, także więcej dyskusji dla Was. To pierwsza książka w tym miesiącu u Ciebie. Heartstopper. I Boże, jaka ta książka była cudowna. W zasadzie to jest komiks, a nie książka. Komiks opowiadający o dwóch chłopcach, 14-letnim Charlie'm i 16-letnim Nicku, którzy chodzą razem do szkoły i w pewnym momencie się spotykają, zaprzyjaźniają na wspólnych zajęciach i Charlie, który jest głównym bohaterem tego komiksu, no nawiązuje jakąś relację z Nickiem. I Boże, ta książka jest tak urocza, w sensie ta część, bo tych części jest naprawdę multum i ja się pytam już od razu, gdzie jest tom drugi. Znaczy tom drugi po polsku. Po prostu. Ona jest przekochana, taka strasznie urocza, taka cieplutka, taka bardzo niewinna w tych swoich rzeczach, które tu się dzieją. I niesamowicie sprawiła mi wieczór, bo bardzo szybko się ją czyta. Tak, to jest lektura na godzinkę, jak się przysiądzie. Tam jest pies. Pieszek jest super. I ta kreska jest tak urocza. Gdzie jest ulubione? Możesz jeszcze pokazać w sumie. Tak, chcę pokazać moje ulubione zdjęcie Charlie'ego. No Boże, rysunek. Boże, on jest taki uroczy. Po prostu pokochałam go całym serduszkiem. I a propos jeszcze tomu drugiego. Teoretycznie mogłabym przeczytać to po angielsku, ale te tomy chodzą po 8 dyszek, więc proszę, wydawnictwo Jaguar, szybko. Bo one na pewno będą, ale... No, ja się nie mogę już doczekać. Czy mogę teraz ją przejąć, jak tę różdżkę? Tak, bo Zosia jeszcze tego chyba samego dnia. Albo następnego pożyczyłam ją od Ciebie i też ją tak sobie szybko zasunęłam. Mi się ona podoba, nie oceniłam jej co prawda tak jak Ty na 5 gwiazdek. Miała u mnie 4, ponieważ uważam ją za naprawdę solidną historię, jeżeli chodzi o tą sferę właśnie uroczości, o imię, nie patrz mi w notatki. Jezus Maria, jaka agresja dzisiaj. Bo ja po prostu... Wy tego nie widzicie, to wszystko jest wycinane, żeby nie było przemocy, ale tutaj... Nie ma żadnej przemocy, po prostu... Ja czuję już tą z jednej strony tą presję, że ty się trochę zasmuciłaś tym, że ja nie oceniłam tak wysoko jak ty, a teraz próbujesz jeszcze zanim powiem wszystkim dlaczego, odkryć dlaczego tak jest. I ja to rozumiem, aczkolwiek stresuje mnie to bardzo.
Więc Heartstopper oceniłam na początku na 4 gwiazdki, ostatecznie zeszłam do 3,5. Ale to nie zmienia faktu, że naprawdę uważam to za solidną historię. Za historię, która jest piękna, za historię, która jest ważna i która właśnie w tym wymiarze takiej trochę prostoty, bo my nawet tutaj w zapowiedzi, czy w ramach tego, co jest napisane z tyłu, a są napisane 3 zdania, które są w sumie spoilerem. Trochę tak. Ale może właśnie o to chodzi, że my wiemy, co nastąpi, wiemy, gdzie dążymy i przez to ta historia jest jeszcze cieplejsza, jeszcze lepiej się ją czyta, ponieważ wiemy, dokąd zmierzamy i jesteśmy w stanie się cieszyć tymi małymi momentami, tymi chwilami między naszymi bohaterami, kiedy oni są po prostu tacy rzeczywiści. Taka ich, ta relacja jest taka prawdziwa, taka na co dzień, a z drugiej strony taka, jaką każdy chciałby mieć w swoim życiu. Czy to w sferze takiego no, bardziej zakochania, czy zaprzyjaźniania się z kimś. Mhm. Także to jest taki gigantyczny plus. Chociaż ja trochę z innej beczki byłam bardziej zauroczona nawet nie samą historią i bohaterami, chociaż byli cudowni. Ja jestem bardziej team Nick. Nick też jest super. No więc tutaj możecie powiedzieć, po prostu, jeżeli czytaliście, wiesz, który team jesteście bardziej. Czarnowłosy chłopiec, a ja już tam idę. To jest taki trochę Nico D'Angelo, mi się tak kojarzył, ale ty jeszcze nie dotarłeś do tego momentu w loże wujka Ricka. Ja dopiero tam idziesz. To jest motywacja do tego, żeby czytać dalej, bo w trzecim tomie się pojawia taki w sumie odpowiednik tego bohatera. Mnie się podobało całe tło. To, że tutaj zdecydowanie było czuć, że my jesteśmy na wyspach brytyjskich, że mamy to rugby, że mamy te mundurki, to co jest w ogóle z tyłu, czyli tutaj te opisy postaci i te wszystkie rysuneczki, listy, wpisy do dzienników, całe to tło piękne. I jeszcze jedna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to to, że ta historia jest częścią większej historii, że teraz zapomniałam imię jednego z bohaterów, Charlie'ego, że autorka napisała książki o siostrze Charlie'ego i ta seria powstała do tego. Ja w ogóle próbowałam się jakoś zorientować w całym tym układzie, co jest wydane w Polsce, czy coś w ogóle z tego jest wydane w Polsce, jak to czytać i nie jestem w stanie znaleźć żadnej legitnej informacji. Może się jakoś to super nie wkopywałam, nie zagłębiałam, ale jeżeli wiecie, jesteście w stanie mnie poratować, jak powinno się czytać nie tylko komiksy, ale też książki autorki, to dajcie znać, bo ja jestem strasznie zagubiona, a chciałam poznać więcej i chciałam też poznać inne postacie, nie tylko naszych głównych bohaterów. A to dlaczego zmieniłaś z 4 na 3,5? Zmieniłam dlatego, że ta książka mi się, znaczy książka, ten komiks mi się podobał, uważam go za solidny, ale ta historia jest dla mnie właśnie, jest w tej prostocie urocza i piękna i bardzo przyjemnie mi się czytało, ale nie dała mi tego czegoś. No po prostu nie miałam tej iskry. Rozumiem. Uwielbiam bohaterów, podoba mi się to wszystko, ale porównałam po prostu inne książki, porównałam inną książkę, którą czytałam w tym miesiącu, której dałam 5 gwiazdek. I nie. To nie jest ten sam poziom po prostu. Ale to jest na takiej zasadzie jak u ciebie, że 3 gwiazdki nie zawsze znaczą to samo. No. Dla mnie to 3,5 to jest naprawdę bardzo mocna ocena i naprawdę bardzo mi się podobało, także polecamy wam Heartstopper. Tak. I czekamy na kolejny tom w Polsce. Szybko. Teraz książka, dwie książki, zależy jak na to spojrzeć, za którymi stoi historia. Historia naszego ostatniego wrap-upu, w którym ja mówię, w którym jest błąd w Matrixie, ponieważ mówię, że nie wiem, czy przeczytałam 11 czy 12 książek i chciałam właśnie wspomnieć o tych książkach, a ostatecznie to wywaliłam, ponieważ w momencie, w którym ten film miał wyjść, ja już skończyłam drugą część, znaczy nie drugi tom, ale drugą część, bo to jest jedna całość, Zakonu Drzewa Pomarańczy i doszłam do wniosku, że nie, że moja ocena samej tej pierwszej połowy jest bardzo niekompletna i że wolałabym opowiedzieć o całości i dlatego dzisiaj do was przychodzę z tymi, no w sumie jako razem, to jest naprawdę duża cegiełka, bo to oddzielnie są takie cegiełki. A od razu powiem, te książki mi się ogromnie podobają wydaniem. No są po prostu prześliczne, z tym błyszczeniem SQN zawsze bardzo ładnie wydaje. Ale nie mogę powiedzieć, co tutaj ja nie czytałam w papierze, tylko słuchałam w audiobooku, potem dokupiłam sobie książki, to nie otwiera się dobrze. Od razu ostrzegam. No a jak tak gruby tom, to nie jest zbyt wygodna książka do czytania, jeżeli lubicie ją rozłożyć, a nie lubicie złamać grzbietu, to może wam się pojawić problem, aczkolwiek i ten druk, i te strony, i cała reszta jest super, i okładki są prześliczne, i tak cieszą oko na półce, że jestem po prostu zachwycona. Ale przejdźmy do rzeczy najważniejszych, czyli do zawartości. To jest historia, która spełnia moje aspiracje jako osoby, która nie jest za bardzo doświadczona, jeżeli chodzi o fantastykę typu high fantasy. Bo wydaje mi się, że ona odhacza wszystkie najważniejsze punkty. Ma przebogaty, przewspaniały świat, w którym ja się zakochałam, ale od strony samej historii to może mieć dla niektórych negatywny wpływ. Ponieważ mamy bardzo dużo bohaterów,
ten świat, przez to, że jest rozbudowany, no to autorka postanowiła każdego z naszych bohaterów, przynajmniej na początku, umieścić w innym miejscu tego świata. No i podświadomie od samego początku już wiem, no że oni w jakiś sposób, ich losy będą się gdzieś tam przeplatać, może łączyć, może gdzieś będziemy zbliżać się do takiego wspólnego finału. Ale przez to, że mamy tyle perspektyw, to trudno tutaj wprowadzić jakiekolwiek fabularne plot twisty. Dlatego, że zawsze obserwujemy jednego bohatera. Nie obserwujemy cały czas jednego bohatera, którego mogą spotkać dziwne rzeczy, tylko obserwujemy kilku. I żeby nasza historia szła do przodu, no to to wszystko musi się dziać w takim odpowiednim rytmie, więc nie ma tutaj za dużo zaskoczeń, przynajmniej dla mnie. Nie zmienia to faktu, że ogromnie przyjemnie czytało mi się Zakon drzewa pomarańczy. Klimat tego świata to jest dla mnie świat z Maresi. Tylko taki doroślejszy. Miałam bardzo podobne jakby takie wibracje. Z drugiej strony widać, i to jest tak niesamowite, w jaki sposób Samantha Shannon korzystała z historii tak naprawdę całego świata, z zasobów kulturowych całego świata. U niej te inspiracje na poziomie i samej fabuły, właśnie budowania tej przewspaniałej krainy, tych wszystkich światów, zarówno tutaj, jak i w cyklu czasu żniw, jest bardzo widoczny również w warstwie językowej. Ona bawi się tym językiem i tutaj nie można po prostu odmówić Maciejowi Pawlakowi, który przetłumaczył te dwie książki, tego, że on za tym poszedł, że on też wyłapuje te różne smaczki i to, w jaki sposób autorka o tym pisze. SPN też zawsze bardzo ładnie opracowuje te słowniki, które są na końcu, te przypisy od tłumaczy. Miód na moje serce. Wracając do audiobooka, o którym wspomniałam na początku, gorąco Wam go polecam. Mamy kilku różnych lektorów, właściwie tylu, ile jest naszych bohaterów, co z jednej strony prowadzi do pewnej śmiesznej rzeczy, o której się opowiadałam, że niektórzy lektorzy inaczej czytają niektóre nazwy własne. I jak się słucha, to masz takie... Co? Może to właśnie o to chodzi, że wiesz... Inaczej się je wymawia? No, z różnych miejsc. Właśnie nie, bo niektóre postaci mówią w tym samym języku i są na przykład z tego samego miejsca. I właśnie wtedy najbardziej mnie to konfundowało, bo przechodziliśmy z rozdziału jednej postaci do drugiej postaci i nagle zmieniały się nazwy własne. Także były pewnie nagrywane oddzielnie, inaczej były czytane, ale nie odmawia to właśnie wspaniałości tego, że jednak każdy bohater jest innym głosem, więc... Ten audiobook zbliża się aż do takiego prawie słuchowiska. I smoki. Muszę powiedzieć o smokach. W końcu smok jest na okładce. Ja nie jestem jakimś super zapalającym i fanem smoków w fantastyce. No ja nie jestem dzieckiem Eragona i nigdy nie czytałam. No dobra. No moje pierwsze styczność ze smokami, że coś mi drgnęło w sercu, to wcale nie był George R. R. Martin, bo te smoki są takie jaszczurkowate tam strasznie. Najbliżej uwielbienia dla smoków byłam na poziomie Republiki Smoka. Myślałam, że powiesz o smoku wawelskim. Ten też jest taki jaszczurkowato, nie wiem. Poza tym ja mam... To jest historia na inny film, ale pewne przejścia ze smokiem wawelskim, do których nie chcę wracać, nie chcę otwierać tych drzwi teraz. A te smoki, które tutaj były, one też zależnie od kultury i od spojrzenia są albo największymi wrogami, albo takimi wręcz bogami dla tych ludzi. A z drugiej strony mogą być tak, że nie tak, że są bogami ponad wszystkimi, ale jednak kontaktują się. I najbardziej mi się to kojarzyło z Rają i ostatnim smokiem. Że jeśli chodzi właśnie o formę tych smoków, że one są mocno czerpią właśnie z takich tradycji chińskich, że smoki są bardzo mocno powiązane z wodą, tej ich grzywy. To nie jest taki smok, który się taką tradycyjną europejską fantastyką, czy smok z Wiedźmina, który zieje ogniem, tylko właśnie tutaj są te inspiracje azjatyckie i te smoki kocham. Uwielbiam i to jest tutaj przewspaniale wygrane. Także jeżeli jesteście fanami Czasu Żniw i myślicie, czy sięgnąć po Zakon drzewa pomarańczy, polecam, chociaż dla mnie te dwie książki, mimo mojego zachwytu nad światem, to ze względu na to, że jednak ta fabuła jest troszeczkę bardziej tendencyjna i taka czerpiąca z bardzo wielu schematów, co jest w pewien sposób zaletą, ale dla niektórych może być wadą, to jednak Zakon drzewa pomarańczy jest dla mnie te półeczkę niżej od Czasu Żniw. Ale i tak uwielbiam, kocham i bardzo mi się podoba, że to jest taka zamknięta, cudowna, mega klimatyczna całość. To ja też mam żółtą książkę. Jaki ładny łącznik, prawda? Przeczytałam Rój w tym miesiącu i to była bardzo spontaniczna decyzja i całkiem fajna decyzja. Nie wiem, czy kojarzycie, opowiadałam o tej książce w naszym drugim book haulu. Tak mi się wydaje, no. Który możecie obejrzeć tutaj, jeżeli chcecie popatrzeć na ładne książki. I na w dużych nas, ilościach. Próbujemy produkować się przy tych książkach, nie wiedząc o nich nic, ale teraz... Ogólnie to są ładne książki, my próbujące nimi żonglować tutaj. Dokładnie. Tak, dzieją się różne rzeczy. Rój, czyli opowieść o Florze 717, o pszczole, powiem. Tutaj mamy historię właśnie pszczółki, która
wykluwa się w zasadzie i rozpoczyna swoje życie w ulu. Czekaj, bo to jest bardzo trudna opowieść, nie, a ta no książka rozumiem. Cię tak mieli. No właśnie no. Wiem, dlatego stwierdziłam, że umieszczę ją tutaj troszeczkę niżej, żeby ci nie rozpraszała. Ja już o tym mówiłam, ale tę książkę poleciła mi jedna widzka po tym, jak przeczytałam Trzmielowego Jeźdźca. I to są bardzo dwie różne inne książki od siebie. Czy to zdanie miało w ogóle sens? Trzmielowy Jeździec to jest taka, wiecie, literatura dziecięca, przygodówka, hej, jedziemy na przygodę. A tu mamy bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo taką książkę skupiającą się bardziej na pokazaniu struktury trochę nawiązującej do naszego społeczeństwa, ale struktury czegoś, czego na co dzień, stworzeń, które na co dzień może tak troszkę ignorujemy. I nie ma w tym żadnych takich, wiecie, takich jakichś plot twistów, boomów, fabuły, to znaczy mamy przedstawione życie tej pszczółki, ale to nie tutaj jest głównym... Czyli rozumiem, że po prostu wchodzimy do ula. Tak. I dzieją się rzeczy związane z naszą główną pszczółką. Tak. No i fajnie. Ja jestem kupiona. Wejście w ogóle w takie miejsce, które, tak jak powiedziałaś, jest kompletnie abstrakcyjne z punktu widzenia człowieka do wnętrza ula, brzmi niesamowicie. Boże święty, mój mózg, a twój mózg. Ja tutaj próbuję wyjaśnić wszystko w 7 akapitach. Zosia w 3 słowach. A potem jak piszę pracę, to myślę nad jednym zdaniem 10 lat, dlatego że musi się w nim zawrzeć 50 rzeczy. Trochę tak. Ale to jest dokładnie to, co powiedziała Zosia. I mi się ta książka podobała, ale po czasie. Jak już ją skończyłam, to wtedy doceniłam jej wartość, bo jak ją czytałam, to była taka w porządku, trochę ją męczyłam, właśnie przez to, że ona jest dosyć specyficzna. To jest taka bardziej, powiedziałabym, książka może bardziej taka inteligentna. Wiecie, o co mi chodzi. Taka, że musicie się skupić, żeby to wszystko ogarniać i wyłapać, wyłapywać te wszystkie konteksty, nie konteksty. Ale potem jak już ją skończyłam, to odczułam takie ciepło na myśl o niej, że ona była takim trochę klaustrofobicznym doświadczeniem. Bo my wciąż, to znaczy ja, czytając tę książkę, byłam cały czas w tym ulu, w tym ciepłym, trochę ciemnym ulu, poruszając się między tymi malutkimi korytarzami, będąc tą pszczółką. Ciekawe doświadczenie i bardzo polecam tę książkę. No i jest też trochę wzruszająca w tym wszystkim. Taka piękna, w tym takim pszczelim życiu. Pszczółki są świetne. Mają takie szmiele tyłki. Co to było? To nie było pytanie retoryczne, prawda? Nie. Tak, mają kuperki, mają odwłoczki. Okej, okay. To ja pobieram tę książkę. Wyjątkowo książka idzie w moją stronę, niż do ciebie, bo ja się jestem kupiona tym opisem i chcę ją przeczytać jak najszybciej. Czyli pewnie daleko będzie do tego, ale bardzo mi się podoba. W ogóle taki pomysł. Ostatnio mam takie przemyślenie, jeżeli chodzi o czytanie książek i to będzie ważne chyba w ogóle w kolejnej książce, o której będziemy mówić, czyli w Almondzie. Tak, po niego sięgnąć. Ja tutaj w ogóle nie myślałam o tym, że tam pójdę, ale tu poszłam. Że bardzo, jak myślałam o tej książce, to myślałam sobie, że bardzo cenię sobie ostatnio w literaturze fakt tego, że ona zabiera mnie w miejsca i w takie sfery i też daje mi takie informacje, o których nie miałam pojęcia. Od takiej strony właśnie wejścia to, wgryzienia się. Nie, że po prostu istnieje jakiś problem, tylko bardziej pogłębionego zrozumienia tego problemu. I że to automatycznie właśnie daje mi dodatkowe czasem pół gwiazdki albo nawet jedną gwiazdkę, że podziwiam to, że autor bądź autorka, osoba autorska po prostu chciała się wgryźć w ten problem, poświęciła mu czas i oddała mu po prostu sprawiedliwość w ten sposób. I tak miałam w przypadku Almonda, który jest ciekawą książką, ponieważ porusza problem schorzenia, myślę, że możemy to tak nazwać, którego zawsze nazwy zapomniałam, tylko mam tutaj zanotowane. Alexithymy. Boże, to słowo jest tak nie... nie brzmi jak słowo. Alexithymia. Więc sama nazwa jest dla mnie dosyć trudna, bo brzmi jakby nie była prawdziwym słowem, więc trochę w nią nie wierzę. Ale tak, jest to prawdziwe schorzenie, które dotyka w mózgu ciała migdałowatego i ono po prostu nie rozwija się w prawidłowy sposób, nie jest też, no, po prostu nie rośnie, tak najprościej to ujmując. I wpływa to na to, że w przypadku takiego schorzenia dana osoba nie odczuwa w pełni albo w ogóle pewnych emocji. I to nie na takim poziomie
moglibyśmy mówić tylko emocji jakichś takich wyższych, typu miłość, współczucie, empatia, które wydaje się, że są do pewnego i tak stopnia emocjami, których uczymy się, przynajmniej jak je rozpoznawać, jakie mechanizmy w ramach nich podejmować jako dzieci, ale na przykład i to najbardziej mnie w sumie wtąpnęło w tym problemie, ten brak odczuwania strachu. Że strach wydawał mi się akurat takim elementem, że jako automatyczny mechanizm zabezpieczania samego siebie czymś tak podstawowym, że jak leci coś do ciebie albo się oparzysz, to że nie robisz tego ponownie i boisz się i automatycznie tego unikasz. A tutaj tego nie ma w przypadku naszego głównego bohatera. I z technicznych rzeczy ta książka, i ostatnio to jest coś typowego dla książek koreańskich, które omawiam na tym kanale, ona była przetłumaczona na polski nie z języka koreańskiego, tylko z języka angielskiego, co należy podkreślić. Chociaż ja też uważam to tłumaczenie, przynajmniej na tym poziomie czytania po polsku, za całkiem, całkiem dobre. Czyta się ją szybko, wchodzimy w życie bohatera, który, no właśnie, ma to schorzenie, musi sobie z tym radzić. Z drugiej strony w jego życiu dzieją się bardzo dramatyczne sytuacje, które każdego człowieka, który nie miałby takiej przypadłości jak on, mogłyby bardzo szybko złamać. A tutaj mamy tę kompletnie inną perspektywę na to, w jaki sposób autorka tej książki wyobraziła sobie też, że może to działać na podstawie badań, na podstawie własnego researchu. Więc jest to bardzo ciekawe. I teraz tak od strony emocjonalnej. Co ty myślisz o tej książce? Bo tutaj też chyba troszeczkę inne wrażenia. Wydaje mi się, że ja mam z nią taki problem, że ona jest za surowa w tym wszystkim. Że ona właśnie powiedziałaś, że ją się czyta szybko. Ją się czyta za szybko. I ja w pewnym momencie po prostu doszłam do końca i miałam takie okej, o czym to w zasadzie było. I ten problem, który w zasadzie jest tutaj tym głównym elementem promocji tej książki, nie został w żaden sposób pogłębiony, rozwinięty i skonfrontowany z wieloma sytuacjami, tylko z niektórymi we wspomnieniach bohatera. A potem, no i też ta książka jest promowana tym, że chłopak, który nie czuł, spotyka chłopaka, który czuje za dużo. I to sugeruje tutaj jakąś może relację romantyczną, czy cokolwiek. Ale z drugiej strony tłumaczka tej książki, angielska tłumaczka to tłumaczyła z koreańskiego, ona właśnie miała bardzo duży problem z tym, jak przetłumaczyć te relacje. I odwoływała się do różnych specjalistów. I ten człon tej akcji z chłopakiem, który czuje za dużo, nie wiem, ten bohater mi nie zagrał tutaj na chłopaka, który czuje za dużo, była dosyć surowa, taka bardzo ostra. I mi się to nieprzyjemnie czytało, bo ja nie czułam żadnych pozytywnych emocji. Główny bohater, no nie wiem, nie podpasował mi. Tak samo bohaterowie, którzy się pojawiali wokół niego, też mi nie podpasowali. I miałam wrażenie, że to wszystko jest bardzo napisane po łebkach, w ten sposób. Takie powierzchowne. Trochę tak. I to był mój problem. I teraz ja przeczytałam tę książkę tydzień temu. Ja o niej nic nie pamiętam w ogóle. Ja nawet nie pamiętam, co się tam w jego rodzinie stało. A dobra, przypomniałam sobie. Ale właśnie zabrakło mi czegoś tutaj. Może emocji. Bo to jest właśnie w drugą stronę nie emocji. Tego przedstawienia tego, bo ja mam trochę tak, i to jest znowu bardzo osobista refleksja na temat tej książki, bo ja tutaj to, że szybko się ją czyta, to, że ten język jest dla mnie ładny, taki właśnie przejrzysty, zgadzam się z tym, że można tutaj to uznać za takie powierzchowne, ale dla mnie to tempo grało, bo ja pod niektórymi względami, nie w tak skrajnym oczywiście stopniu w przypadku głównego bohatera, byłam się w stanie z nim utożsamić. Z tym, jak on reaguje na inne rzeczy pod tym względem, że miałam taki odnośnik do tego, że ja czasem też nie odczuwam w takim stopniu niektórych emocji, jak widzę, że inni ludzie odczuwają. I dla mnie ten dosyć szybkie to takie przejście przez to było bardzo tożsame dla tym, jak ja czasem odbieram świat pod pewnymi względami. I że to jest trochę zależne od tego, że dla tego bohatera to też pod względem emocjonalnym, ponieważ on nie czuje tych emocji, nie ma za bardzo znaczenia, więc idziemy szybko. A w tych momentach, w których on zaczyna, powiedzmy, uczy się też trochę tych emocji, czy ktoś mu je tłumaczy, może w ten sposób, to trochę przystajemy, zwłaszcza w tych wspomnieniach. I to mi to zagrało. To ma sens, to co mówisz. Ale nie mam tutaj żadnej kontry, po prostu... Nie, to jest tylko rzecz odsuwania. Nawet nie chodzi o kontrę, tylko po prostu... Nie no, to ma sens i w ten sposób to wybrzmiewa świetnie.
Bo na przykład myślę o tym, że no, ta książka też mi wyleciała z tej pamięci. Tak jak te wydarzenia mogą wylatywać z pamięci. Tylko jest mi smutno, że książka wylatuje mi z pamięci, bo chciałabym, żeby ze mną została, więc tutaj mam taki zgrzyt. No bo automatycznie książki, wydaje mi się, że to, do czego zmierzamy, i dla mnie to też jest bardzo ważne, że jeżeli jakaś książka w tobie zostaje, to znaczy, że porusza twoje wnętrze. Tylko pytanie, jak bardzo książka, która opisuje to, że nic się w tym wnętrzu nie dzieje, albo prawie nic, jest z tym jakiś problem, może poruszyć twoje wnętrze, jeżeli chcesz dobrze oddać to, co się dzieje w głowie i w sercu bohatera. To jest pytanie otwarte, nie wiem. Też nie wiem. Ale jeżeli macie jakieś w ogóle przemyślenia właśnie na temat Almonda, na temat tempa, na temat tego, jak czy dla was ta historia jest bardziej powierzchowna, czy właśnie, czy to jest specjalny zabieg, bo my też nie wiemy, ja to po prostu bardziej dostrzeżenie, to dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa. Myślę, że forma tej książki, to w jaki sposób ona właśnie została napisana, taka oszczędność, daje tutaj bardzo duże pole do interpretacji osobistej takiej i jestem ciekawa, jak inni, jak wy ją na przykład, jeżeli czytaliście, odbieracie. Podoba mi się twoja interpretacja bardziej niż moja, no bo moja zakłada, że książka jest słaba, twoja, że książka robi robotę, więc wolę twoją. Ale na przykład to nie zmienia faktu, że nie podobała mi się końcówka. Też mi się nie podobała, uważam, że końcówka jest mocno melodramatyczna. Trochę kojarzyła mi się, ja nie jestem jakoś super ani w literaturze koreańskiej, tyle ile czytałyśmy, czyli w sumie trzy książki w moim przypadku. I tyle ile trochę liznęłam tej kultury, jeżeli chodzi o jakieś k-dramy i tak dalej, to ona mi się kojarzyła z takim k-dramowym melodramatem. Że to są takie, nie wiem, ja to oczywiście stereotypizuję i w tym momencie bardzo uogólniam, bo się na tym nie znam, więc bardzo przepraszam z góry za to, że to, te moje doświadczenia się trochę zwiążą i że to jest po prostu rzecz jakiejś takiej innego kulturowego sposobu na rozwiązywanie historii. I to nie oznacza, że on jest gorszy, zły i tak dalej. Dla mnie trochę właśnie jest melodramatyczny, ale zastanawiałam się przez cały czas, czy to nie jest po prostu rzecz tego, że ja mam kompletnie w większości inne doświadczenia czytelnicze i w ten sposób zwykle historie tego typu się nie kończą. Może tak. Ja się też zastanawiałam, tylko że ja też przeczytałam 3-4 książki, więc nie mam żadnego doświadczenia, dajcie mi znać, bo wiem, że wśród was są osoby, które czytają namiętnie taką literaturę. Bo zauważyłam, że zarówno na przykład Piekarnia Czarodzieja, jak i Almond właśnie są bardzo oszczędne. I zastanawiałam się, czy taka surowość to nie jest styl po prostu koreańskiej literatury. Piękny, czy z tego po prostu ta literatura nie słynie. Więc dajcie mi znać, jak to jest. Czy po prostu akurat się tak trafiło, że przeczytałam dwie dosyć oszczędne w opisy i we wszystko książki. Czy to jest po prostu jakiś taki celowy zabieg, albo po prostu taka natura tej literatury. No właśnie ten taki kontekst kulturowy, żeby to w ten sposób opisywać problemy. Bardzo na szybko, bo o tej książce mówiłyśmy w naszym ostatnim słowotoku i są to wszystkie kolory moich wspomnień, Emily Pan. Książka przewspaniała, cudowna, poruszająca bardzo, bardzo trudne problemy. Nam obu się podobała, ty ją co prawda czytałaś jeszcze we wrześniu, ale nie będziemy tutaj dodatkowo o niej mówić. Jeżeli jesteście ciekawi, zajrzyjcie do naszego ostatniego słowotoku, on jest bezspoilerowy, a bardziej wgłębiamy się w problem tej książki. Jeżeli chcecie po prostu usłyszeć tylko o fabule i takich podstawowych elementach bez wgłębiania się, to na samym początku tego filmu to znajdziecie. Tak czy siak, polecam. I jest to jedna z lepszych książek, które czytałam w pierwszej połowie tego miesiąca. Chociaż, czy miałam jakieś gorsze? W sumie nie. Dobra, lecimy dalej. Ja konsekwentnie wypełniam swój TBR na 2021. I przeczytałam Rytmatystę. Sandera Brandersona? Brandera Sandona. Marka Richardsona. A po prostu ją chwyciłam i to był bardzo dobry wybór. Mamy historię Joela, który chodzi do szkoły. W ogóle cała ta akcja dzieje się na alternatywnej ziemi, w alternatywnych Stanach Zjednoczonych. Co też jest super. W ogóle Stany Zjednoczone są podzielone na małe wyspy. I na tych wyspach... Podoba się, że pokazałaś mi tę mapę. Bardzo ładna mapa. Teraz pokażę ją wam. Wyspy. Masz tę książkę, bo ja będę ją machać. A nie, myślałam, że chciałaś mi pokazać, bo nie, ja kocham książki o wyspach. Chciałam ci pokazać w ogóle, wiesz, są wyspy, są Stany Zjednoczone i jest mapka. Wszystko, co trzeba.
Okej, zacznę od tego, bo już po prostu próbuję piąty raz to wytłumaczyć, że ta książka ma niesamowicie mało informacji, jak działa arytmetyka, jak działa magia, jak działa ten świat i jak w ogóle wygląda historia tego świata. Dlatego ja się poruszam trochę po ciemku. I mamy arytmetystów, których głównym zadaniem jest chronienie Ameryki przed dzikimi kredowcami. Aha. Kredowce to są takie stworki, które arytmetyści mogą sobie wyrysować i one tam, wiecie, ruszają do ataku itp. itd. Ale są też dzicy kredowcy. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo gdzie. Oni mają tam nebrasek. To jest trochę inna... Jak nebraska? No, troszkę inaczej. Skąd te dzikie kredowce się po prostu wylęgują i tam arytmetyści są wysyłani po skończeniu szkoły na 10 lat, żeby bronili cały świat swoimi umiejętnościami przed dzikimi kredowcami. Hu. I Joel, główny bohater, bardzo chce być takim arytmetystą. On naprawdę chce jechać na te 10 lat, żeby tam stać i robić cały czas. Podważa motywację bohatera. Ale niestety nie przeszedł inicjacji, no i nie ma takich umiejętności, jego kreda nigdy nie ożywa. I on chodzi do tej szkoły dla ludzi zwyczajnych i dla arytmetystów, podgląda arytmetystów, cały czas kmini, jak być arytmetystą, jak się wciągnąć na zajęcia, wiecie, wślizgnąć na zajęcia, jak zdobyć książki itp. itd. Dobra, do brzegu. I w pewnym momencie zaczynają ginąć uczniowie arytmetyści. I Joel jakimś trafem trafia do profesora, który zajmuje się całą tą sprawą. Zostaje jego asystentem i wspólnie rozwiązują tę sprawę. Bardzo mi się ta książka podobała. Bardzo mi się podoba wydanie tej książki. To, co Mark tutaj zrobił. Każdy rozdział zaczyna się ilustracjami z arytmetyki. Oprócz tego mamy gdzieniegdzie kredowce o najróżniejszych kształtach i możemy sobie po prostu je śledzić. To jest wydanie na poziomie języka cierni. Tak. Chociaż tutaj jest więcej tych wszystkich rzeczy. I co, nauczyłaś się arytmetystyki? Nie, to jest bardzo trudne. To jest... ja nadal nie za bardzo ogarniam sensu tego. I tak, wydanie jest piękne. Nie wiem, kiedy będzie tom drugi, bo książka wyszła w 2019 roku i z tego, co zrozumiałam z notatki od autora, Sander sobie po prostu ją napisał tak randomowo w 2007, zrobił szkic i dopiero teraz ją skończył. I ona była odskocznią od tworzenia jego wielkiej sagi. Mm-hmm. Więc ja nie wiem, czy kiedykolwiek doczekamy się tomu drugiego, mam nadzieję, ponieważ no wszystko zakończyło się w takim po cliffhangerze. Dokładnie, że ja nie wiem, co się dzieje. I mamy też dziewczynę, Melody, która pomaga Joelowi i to jest świetna bohaterka. I ona robi kredowce w kształcie jednorożca. How cool is that? Czyli co? Jednorożce, kreda, i wyspy. Tak, girpunkowy klimat. Naprawdę wszystko jest tak super w tej książce. Bardzo mi się podobała. Motyw szkoły, nauki, jeżeli to lubicie. Jeżeli to lubicie, koniec. To ja poproszę. Kredowce mnie prześladują. I zabieram. Ja mam trochę taką satyrę. Książkę, która niebotycznie kojarzyła mi się z Autostopem przez Galaktykę Douglasa Adamsa. I bo to jest w ogóle kolab życia. Kolab jednego z moich ukochanych autorów z młodości, zresztą jakbym była bardzo stara, ale powiedzmy z wczesnej młodości, kiedy zaczęłam już czytać bardziej dorosłe książki, ale nie byłam przygnieciona życiem. Tak nazwijmy ten etap w moim życiu, czyli Neila Gaimana, z autorem, do którego próbuję się przekonać ze względu na miłość między innymi mojej siostry do tego autora, czyli Terry'ego Pratchetta. To jest, wiecie, jak... Co? Albo się go kocha, albo się próbuje do niego przekonać. Chyba tak, no. A chociaż ja po tej książce, czyli Dobrym Omenie, którą przeczytałam w pierwszej połowie października, jestem coraz bardziej przekonana. Wszyscy, którzy czytają Pratchetta, nawet czytając po polsku, zachwycają się wszystkimi grami językowymi i przespaniałymi tłumaczeniami. I tutaj też trzeba oddać hołd autorom, tłumaczom, ale właściwie poniekąd językowym autorom Dobrego Omenu, czyli Jackowi Gałązce, Juliuszowi Wilczurowi Ganteckiemu. Zrobili to przewspaniale. Te przypisy, cudownie wygrane, wszystkie zabawy językowe po angielsku, które nie były wytłumaczalne na język polski, nie były, z jednej strony były ograne oczywiście w tekście, żeby miały sens po polsku, a z drugiej strony w przypisie, co ja kocham, było wyjaśnione, jak to brzmiało po angielsku, jakie są możliwe sposoby interpretacji, a czasem jeżeli nie było możliwego takiego jednoznacznego sposobu interpretacji, takie mrugnięcie okiem do czytelnika, że
Pozostawiamy to tobie, ale ogólnie to mniej więcej po angielsku chodziło o to. Super. Historia stara jak świat. Dosyć prościutka pod tym względem, że mamy siły dobra i zła. Siły nieba i piekła. Aniołów i demony / diabły. Tutaj to działa wymiennie. No i mamy słynny koniec tego wszystkiego, czyli Armagedon. Pewnego dnia do naszej dwójki, powiedzmy głównych, na samym przynajmniej początku bohaterów, czyli anioła i demona, którzy mimo stania po dwóch stronach muru mają tam jakąś taką relację, trochę przytyczków w nos. Oni we dwójkę żyją na ziemi i całkiem się już przyzwyczaili do tej ziemi po kilku tysiącach lat. Nawet to lubią. No i do nich dochodzi informacja, że słuchajcie, no niestety antychryst zaraz się narodzi. Jak tylko dorośnie, nadejdzie sądny dzień, info pójdzie, czterech jeźdźców apokalipsy, którzy się też tułaczą po tej ziemi, przyjdzie, no i ogólnie będzie rozwalanka, ostateczna walka dobra ze złem. I naszemu aniołowi, naszemu demonowi nie za bardzo się to podoba, bo on to w sumie zostaje na tej ziemi i tak walka, zwycięstwo, śmierć, słabe. No więc oni zostają w ogóle trochę komedia omyłek, bo od samego początku jedno dziecko zostaje zamienione z drugim, nasz antychryst trochę ginie, potem nasi bohaterowie próbują jakoś go tak naprostować i jakoś wpłynąć na jednak na niego dobrze i zmienić go w człowieka. Tam się dzieje wszystko, mnóstwo brytyjskiego humoru. Postać Newta, znaczy Newta, nie, no, Newta, bo Newtona jest tak cudowna, mój ulubiony bohater. No i dążymy do tego sądnego dnia, ale to nie jest cały cel tej historii, bo tutaj najważniejsze jest takie, z jednej strony komentarz społeczny, z drugiej strony śmianie się z tych naszych przywar. Pokazanie tego, jak dobro i zło razem, wspólnie są strasznie ludzkie i jak dwoiści zawsze jesteśmy. Czyli niby takie proste i trochę oczywiste rzeczy, ale pod względem samej tej historii, dowcipu i takiego językowego ogrania, cudowne. No czyta się to wspaniale, jest to po prostu taka czysta, satyryczna przyjemność, więc bardzo Wam polecam i nie mogę się doczekać, bo serial powstał w takiej obsadzie, że polecam, jest na Legimi. Spodobało mi się. Serial w obsadzie, to jest zrobiony zresztą chyba przez Amazon, ja czytając, właściwie no, słuchając w audiobooku tej książki, ja tylko tak muszę dojść do końca, żeby go obejrzeć. Po prostu nie mogę się doczekać, tam grają wszyscy, tam jest cała po prostu śmietanka, to śmietanka moich ulubionych brytyjskich autorów. Zarów chociaż jednym nazwiskiem. Na przykład gra tam Doktor Strange. Wow! Benedict tam jest. Idę to czytać. Jest tam jeden z moich ulubionych doktorów Who. Tam są wszyscy. Jest tam gość z tego, boże nie pamiętam jak on się nazywa, z tego filmu... Dobrze mogę to wyjaśnić. Zaraz ci powiem. Brawa do dżungli. No ta z Emily Blunt i z The Rockiem. A, ten film, przepraszam. Tak, no to ten aktor, który grał brata Emily Blunt, gra Newtona. A! No, to jest w ogóle, ja jestem gotowa. Lecimy dalej. To była moja ostatnia książka w tej pierwszej połowie miesiąca. Dobry omen. Proponuję, wiecie, zostać w klimatach aniołów i diabłów i przejść do mojej ostatniej książki. Zwycięzca bierze wszystko. Czyli czytelnik bierze nic. Dokładnie. A pod wszystko kryje się załamanie nerwowe. Zwycięzca bierze wszystko. Aneta Jadowska, trzeci tom heksologii o Dorze Wilk. Czy ja mogę tutaj zrobić taką chwilę wylewania swojej irytacji na główną bohaterkę? Zanim zaczęłyśmy nagrywać, powiedziałam Basi, że jeszcze nie dotarliśmy na to dno, które dzieje się w kolejnej części, jak dla mnie. Chociaż może ty będziesz mieć inne wrażenie, ale ja na razie ciągle się toczysz w dół. To u mnie to wygląda tak. Na razie. A druga część jakoś mi się podobała. Jakoś tak się chichrałam tam. No elo. O Boże. Dora weszła już... Zasugerowałam w poprzednim podsumowaniu, że Dora wchodzi na takie tereny pick me girl i ona tutaj jest tą kobietą. Jak ona mnie denerwuje po prostu w tym swoim takim szkalowaniu każdej spotkanej kobiety, niezależnie od rasy, niezależnie od kontaktów, niezależnie od wieku. Każda kobieta to jest suka. Jednocześnie Dora mówi wszystkim i każdemu, jaka ona jest tutaj mądra, bo ona nie ocenia po stereotypach, ona nie ocenia po pozorach, ona kieruje się sercem i ona nigdy w życiu nie oceniłaby kogoś powierzchownie.
W porządku? Tak. Jeszcze po prostu hiperwentyluję z tej takiej irytacji po prostu. Ja nie lubię czegoś takiego. Jedyny plus za tę książkę to pojawienie się paru fajnych postaci, które mi się spodobały. Aczkolwiek to są znowu postacie typowo męskie, ponieważ no, nie mamy fajnych postaci kobiecych, które pojawiały nawet 3 razy w tej książce. Dora powiedziała, że a jakiego ona ma pecha, że ona przyciąga samych samców i musi się nimi opiekować. Może przestań nienawidzić inne kobiety, to będzie ci łatwiej. Masakra. Będę kontynuować. To jest sadystyczna, masochistyczna tak, podróż. Ponieważ główne, to znaczy poboczne postacie są super. Uwielbiam pana z kataną, uwielbiam Baala, uwielbiam... To będą spoilery. W każdym razie uwielbiam te postacie i chcę o nich czytać więcej, dlatego przebrnę przez tę Dorę, wierząc, że Dora w pewnym momencie stwierdzi, że a głupia byłam, zmieniam się. Czekamy w takim razie na kolejny miesiąc, bądź kolejną część miesiąca z kolejną częścią. Zobaczymy. Dokładnie. Jeżeli chcecie trwać w tej opowieści, tym razem Basi, na temat masakra, tych książek, to mnie irytuje. Gdybym mogła, rzuciłabym słuchawkami, ale szkoda słuchawek. Joanna Osyda jak zwykle wspaniała. To tyle. Respektujemy panią Joannę. Dokładnie. Za to, że przeczytała wszystkie te książki. Bo my byśmy ich tak, nie przeczytały. Nie skrzywiła się na żadnej suce tam, po prostu... Okej. Okay. Talent. Dobra. Słuchajcie, ciekawe ile to wszystko zajęło, bo nagrywamy dosyć długo, ale jest też również późno, więc trochę drąży nas szaleństwo i trochę tak nieumiejętność czasem wysławiania się. Ale mam nadzieję, że wam się podobała ta pierwsza połowa miesiąca. Dajcie oczywiście znać, co wy czytaliście i jakie macie plany na drugą połowę. Skorzystajmy z faktu tego, że jesteśmy w rapopowej połówce. Jeszcze możecie nam powiedzieć o swoich planach. A tak poza tym oczywiście zapraszamy was na nasze Goodreadsy, na których możecie zobaczyć, co czytamy na bieżąco. Warto zaglądać, bo za DNF-ami są czasem różne komentarze, czasem jakieś mini recenzje. No ogólnie możecie tam sobie popatrzeć. Tak, ja tam szkaluję Dorę. Basia tam szkaluje Dorę i to w update'ach, nie tylko na koniec. A poza tym oczywiście wpadnijcie na naszego Instagrama, na którym częściej bądź rzadziej dzieją się różne rzeczy. Ostatnio trochę rzadziej. Musimy podnieść naszą instagramową grę, ale oznacza to, że trzeba tam być, żeby być w tym momencie, kiedy ją podniesiemy. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Także wpadajcie. No i co? No i do następnego. Trzymajcie się. Pa! Lubię Kleofasa, kiedy chodzi za ze mną w las.